No witam witam wszystkich serdecznie i dziś, no moim zdaniem, no, czy mój gang dobrze postępuje, że nie chce wpływać tych tyłów nocnych i czy to było w ogóle bardzo dobre posunięcie się, to wszystko powiemy się nam dziś na moim kanale, ale moim zdaniem przede wszystkim, co każe o tym wie, że Wargaming już od lat w ogóle miał na to okazję, że to wprowadzi. Już od dłuższego czasu naprawdę mógł to wprowadzić, ale dlaczego on tego nie zrobił, to ja nie wiem. Może mam inne plany, może mam jakieś ważniejsze sprawy, na przykład rodzina albo dom, albo po prostu, jeżeli są samotni, to na razie poużalają się nad sobą pod kieliszkiem chyba. Tego to ja nie wiem, ale no. Tyry nocne to moim zdaniem to jest w sumie banał. Przecież wystarczy tylko niebo przyciemnić w ogóle do prawie czarnego obrazu. Jeszcze to trochę tak rozjaśnić, tak z aspektu, tak specyficznie, tak ładnie dobrać w ogóle oświetlenie. I już mas. To już ma być taka zalążek tego, co mogło być. A poza tym, od dłuższego czasu masz to w A-Slime'ie, w modzie, którym ja używam. Więc no, ja nie wiem. Mod, który w sumie w tej chwili zużył już dodatkowo to ile tam, 500 megabajtów chyba, czy 200 zajmuje. Ale sam ten typ nocy to nie wiem, z 50 megabajtów i ani wpływa na rozgrywkę, ani po prostu nie ma wpływu na to, jak ja gram, tylko po prostu wpływa wizualnie, a już lepiej to wygląda. Żeby w ogóle odpowiednio wam pokazać i naprawdę odpowiednio wam udowodni to, że nie trzeba bardzo kombinować, żeby na stat coś ciekawego było, więc zagram se jakimś mistrzogiem, niech pomyśli jakim może, żeby było tak w miarę rozsądnie. S14 zagramy. I zobaczymy w ogóle jak to działa. A niedawno oni chcą wprowadzić na automacie. Na automacie w ogóle. I chcą przetestować. Ale kurka, co jest przetestowania? To ja nie rozumiem. Tu nic nie ma do testowania przecież. Jakby powiedzieli, że chcą zrobić burzę piaskową, jakieś mgłę. Okej, może bym zrozumiał, ale nie typ nocny, który wystarczy w ogóle po prostu niebo przyciemni. No zobaczcie. Jeszcze tutaj księżyc jest, ludzie. Od tego powinien zrobić, ma być platformę. Ma być, to jest platforma, która po prostu i podstawa tego, żeby po prostu poprawić całą mechanikę. Tutaj jest księżyc, gwiazdy, ciemno, w ogóle tutaj trochę jaśniej, oddali. Ale czy to ma wpływ na grę? Nie sądzę. Fakt, na przykład, że szkoda, że nie ma tu, ale niestety to złowiła wina już gry. Bo gra nadal twierdzi na przykład, że to jest nadal dzień. A to wszystko przez to, że Aslime, no, po prostu to jest tylko mod, który dodaje coś, a nie usprawnia, więc Wargaming musi sam serwerzace zdecydować i poprawić ten błąd, po prostu, że jak jest tryb nocny, to nie ma we cienia. Co w trybie dzień, to jest cień, choć w sumie dla mnie to jest w ogóle trochę mało ważne. I zobaczcie tę moją rozgrywkę, czy niebo czarne ma wpływ na moją rozgrywkę i jak strzelam? Nie sądzę.
No to sami sobie ocencie w ogóle, czy to jest w ogóle opłacalne coś takiego robienie ala automacie wytwórcy, bo i mam nadzieję, że widzowie, którzy to teraz oglądają, to samo powiecie. Trafione. Tryby nocne są banalnym, prostym haczykiem. No, tylko po prostu nasi twórcy gry po prostu bardzo to komplikują. Chcą igły z widły zrobić, co ja kompletnie nie widzę tego sensu i poza tym, no... Zamiast po prostu zrobić platformę w ogóle trybów nocnych, to oni mówią, że muszą przetestować w ogóle na automacie, jak mod już na start im pokazał im platformę i że mogli z tego na przykład na podstawie tej platformy małpać tych kolorków dalej poprawiać oświetlenie w ogóle mgłę jeszcze muzykę, ale ja nie mówię, że mają to zrobić hop-siup, tylko stopniowo. Muzyka może być od razu wprowadzona na stare, jak taki jest tym mocny. Potem sobie zrobią mgłę, potem sobie w ogóle przyciemnią niektóre tekstury i stopniowo jakoś by to działało. Bo na razie to ja nie wiem, czy to w ogóle działa, czy to żyje po prostu. Czy to jest martwe jakieś marzenie czyjeś. Ja tego po prostu nie wiem. Ale ja mogę powiedzieć wam jedno z pewnością. Że na pewno to co oni robią, nie jest zbyt słuszne za bardzo. Zobaczcie na to gwiazdy w ogóle. Albo ten krzyk Kill. On zawsze z jednej strony. Ale przynajmniej to jest taki ma być charakterystyczny w ogóle. Wiesz, że po prostu to jest noc. Jeżeli Wargaming ma problemy na start w ogóle, tak twierdzi, że ma problemy w ogóle z czymś takim dopracowaniem. To ja nie wiem, czy oni są godzin mieć tej firmy po prostu. Bo to by oznaczało za i kompetencje, a jak człowiek nie jest kompetentny do tego, to po prostu tylko znosi tylko chaos i szum i nic więcej. Nic nie robi dobrego. Ale no tak ma być zwani korpo szczury, które tak naprawdę żyją na pieniądzach czyichś. Zapewne mają większe dziane kieszenie, co zapewne ciągną od nich kasę i przez to ta firma jeszcze jakoś żyje. Można powiedzieć tak samo jak na przykład na Call of Duty, że kiedyś Call of Duty było fajne, ale niestety za dużo do kieszeni czepiali się, więc no to naprawdę szybko już wyginęło przez to. Łódź.
No więc sami ocenicie to, bo jak wy uważacie, a moim zdaniem wchodzenie dopiero teraz w ogóle i omawiając we przyszłe zmiany to, co oni chcą wyrobić, to to jest naprawdę błahostka. To ma być czubek góry lodowej, w którym oni totalnie się topią. I pamiętajcie, jeżeli nie chcecie się utopić w tej górze lodowej, to zróbcie coś z tym w ogóle. Jako my, gracze na serwerze europejskim i oficjalnie nawet wpływającą w tej chwili już jakiekolwiek zmiany, co oni chcą prowadzić, nie dopuścimy tego, że oni po prostu będą se hachmęcić różne rzeczy i będą twierdzić, że się nie da. Pokażcie w ogóle twórcom, że jak nie umiecie, to po co robicie tą grę? I tyle. Jeden gościu stworzył moda, który od lat jest naprawdę. I wprowadził tryb nocny, który w sumie można. Ja pewno założę się, że na ruskich w ogóle producentach bądź ukraińskich znajdę mody pogodowe. Zapewne mgłę, deszcz, w ogóle śnieg. Więc stwierdzenie, że to jest jeszcze nie na tym etapie. Przeciążenie systemów. Gracz nie będą mieli ograniczony w dostęp do gry w ogóle i potem nie będzie płynna gra w ogóle. O co tu chodzi? Pany, ogarnijcie się. Ja wam pokazałem jeden bitewkę w ogóle na żywo. Jeszcze mam powiedzieć tak, na żywioł można powiedzieć, nawet poleciałem i pokazałem jedną rzecz, którą wy męczycie się od paręnastu lat. Ja już mówię, oficjalnie to tryby nocne i te pogody już od lat, odkąd prowadzi modele map 3D, to już powinni wprowadzić, a nie dopiero teraz. Konsole, ile już trwają gry w ogwocie na konsola? Już ile? Ile razy mają efekty pogodowe, burze, piaski, deszcze, w ogóle wszystko, nad błoto mają. A co my mamy? Oprócz tego, że słońca, które radzi w ekran i w ogóle utrudnia widoczność, więc potem trzeba by to wszystko zmienić ustawienia, jak chcesz, jesteś wszystko podkręcone na maksa. Więc akurat tak. Pierwsze pimo, niech to zwie to oświetlenie, bo to jest naprawdę irytujące dla graczy. Tym bardziej, gdy w sumie chcą grać, a nie patrzeć. Drugie primo. Cienie czołgów są za mało w ogóle ważne, żeby to wprowadzać. Trzecie. Efekty, no co już dawno, dawno temu jakiś chłyster już to wprowadził. Więc do widzenia, bye bye, spóźniliście się. Kolejne primo. A to już chyba czwarte czy piąte, nie liczę. Gdzie są deszcze? Jest śnieg. Gdzie jest burza piaskowa? Przed wami jeszcze kupę czasu do wprowadzenia, kupę balansów. Ja nie mogę wspominać o tym, że czołgi powinny być w ogóle zrównoważone. Że nie ostało, na przykład ten Chief tutaj ma 202 penetracje na zwykłą, ale na godzinę już ma tylko 238. Hello! To jest ósemka, a nie szóstka. Tak samo jak na FDTL7. Co z tego, że ten czołg 54 jak lewy ciągnie 40? Ledwie. No, a już mówię, moduł eksperymentalny to jest dość świeży i dość nowy. Niewiele mu daje na ten moment. Jeżeli w ogóle nie ma więc większego moc silnika i moc na tonę. Tym bardziej, że podkreślam, że ten czołg nie jest w ogóle aż
nie będą jak opancerzone, jak tak na przykład taka Godzilla, która ma 200 pancerza na przykład. O, tak są na przykład, popatrzcie na przykład KPZ, te płyneczkę, w ogóle buffy jakieś, bo od lat, co z tego, że wali po 200 jak kompletnie, ja nie czuję tych uszkodzeń. Raczej jakbym grał totalnie na szóstkach. Zróbcie jak na przykład tym brytyjskim ciężkim, ósemce, wali po 208 co 4 sekundy, ale czuć to, że po prostu, że wali trochę więcej. Tak są na przykład KW2 i KW2L. Poprawcie te przebicie na tych goldowych pociskach. 136 to jest totalna żenada w niektórych sytuacjach, bo niestety już ja raz dostałem totalnej nerwicy i cholery, bo ja nawet AT8 w ogóle nie mogłem przejść. Ani w galę, ani dolną płytę, nic. A jeżeli teraz ktoś mi stwierdzi, że trzeba walić z tymi burakami, to niestety ja stwierdzam, że ja jak na szóstkach nie mogę przebijać swoich tierów, a co dopiero mam mówić o burzakach, które mają tylko 86 peny. Halo, hello. Ktoś tutaj zna się na tych czołgach, czy po prostu twórcy po prostu z dupy wzięli te czołgi, które są od lat. Tak są na przykład jak Kaliber. Tak naprawdę to nie jest czołg w ogóle premka ani cokolwiek, po prostu czołg z zabawką. Więc jak uważacie, że troll ma być czołgiem do zarabiania, to od razu dawajcie go za 300 zł może. Może ktoś będzie chciał kupić go, ale wątpię. Jak to jest czołg w ogóle, to jest czołg jest do zarabiania, ale zarabia nijak, to niech choć dawać 50 zł. Przynajmniej będzie jakiś korzyść z tego ogółu tragicznego. Tak samo jak Skoda. Zwykłe pociski to jest tragedia. A o goldowych to już w ogóle nie spadł. 248. Sorki, WZ tam moja tyle samo ma. Procik. Na podstawce. I na przykład, powiem na przykład Lowka, który jest na tym samym poziomie i nawet ma być celniejszy macie od niego, ma już prawie 300 peny na goldzie. A co to na podstawie 230 powyżej? A to jest 208, penetracja na rodzaju meda. I to jest czołg ciężki, który jedzie 30 na godzinę. Sorki, ale balanse ogólnie na wszystkich czołgach mają naprawdę dużych, dużych poprawek na samych czołgach i pociskach. Więc oficjalnie te informacje to na przykład dopływają, że brytyjskie czołgi kołowe jeszcze w dodatku za niedługo będą, to dla mnie to nijak się nie trzyma, jak po prostu podstawy gry nasze nie umieją zrobić. Podstawy gry. Na przykład Leopard. Czołg snajperski średni. Kulka wodna, medem snajpić. Od razu wsadźcie typ tego STV-a. Dajcie mu jeszcze alfę, który ma 150 kalibru. I zmniejszycie mu HP do 1500. Kurka wodna. I jeszcze w dodatku, już nie pominę o tym, że większość graczy nie umie na tych Leopard. Więc no, ja stwierdzam taki, że jeszcze wprowadzenie jeszcze w błąd graczy to po prostu wychodzi po prostu totalną porażką i niekompetencji gry. Nasze najnowsze czołgi, które są ma powiedzieć przełomu od roku. Kierowiec tego ani razu nie
Zagram z powodu tego, bo to jest totalnie kopia tego ISA 5. Kolejny czołg, który w sumie nazywa się podobnie i opancerzenie jest taki sam. To jest. Gdzie to było? Chyba mam go? Chyba nie, albo go sprzedałem, albo nie mam go. No, K2. Kolejny czołg to naprawdę. To są naprawdę te same konstrukcje, tak naprawdę. Nie mylmy się, bo to same działa, ten sam czołg, to samo opancerzenie, ale wszystko to samo, tylko po prostu te same inne nazwy po prostu. Jak ja dostałem w paczkach, to tyle potem widzieliście z moich bitew. Ani jedna bitwa na nie zagra. Dlaczego? No bo szkoda męczycie. O KW5 to ja już w ogóle nie wspomnę. Byłby totalnym miotaczem w ogóle pocisku, by on zalewał te pociski gradem totali, gradem, gradowałby ich totalnie tymi pociskami. No a może nawet by mnie nawet skusił na to, że on ma te wielkie garnuszki od przodu, które łatwo przybije, ale by może mnie skusił na to, żeby grać, gdyby nie to. Penetracja 219, 296. Lodu polskie. I to jest ósemka. To jest wielkość na dnie lajta uleciało. To jest w ogóle, nie wiem. 219 to widać, że po prostu z szóstki jest gold wyciągnięty, a z tego to ja nie wiem. Wyciągnęli chyba jakieś starożytne ósemki, kiedyś, która kiedyś była, wiele lat temu, która miała kiedyś tyle penetracji, ale niestety usunęli, albo po prostu zrobi buffa, ale na pewno nie miała, na pewno wtedy już 219. I z 5. Zabytek totalny i gruz. Nie spełno nawet na gold, nawet nie jest w stanie nawet przebijać ósemki. A mówimy o losowaniach dziewiątki, dziesiątki. I co jeszcze może? Jak jeszcze wprowadzą 11, 12, to pożal boski, żeby cię nie wylosowało. Najnowsze czołgi BZ-a. Brawo, brawo, oklaski, jeżeli by kto chciał. Nawet tylko się płakać. Ogólnie ja liczyłem przez ten czas, że po prostu chociaż mógłbym raczej chociaż minimalnie coś poprawić. Nic. Nic, kompletnie po co? Te odrzutowe rakiety kompletnie się nie nadają. Kompletnie na tą kosę w ogóle się nie nadają. Jedyne co się nadaje to w ogóle bajeczka, którą oni ciskają na tych filmikach 5-minutowych, 10. Jeżeli mówimy o faktach, które oni tłumaczą, a jakie są w praktyce, to się nijak nie trzymają kupy. W sumie Kupo to jest chyba ta firma w ogóle, jeżeli uważają, że my słuchamy tych ich przekonań, jak powinno się grać. Ja nie mogę. Torrent Warren to jest chyba jedyny nowiutki miałeczek, jak chodzi o wymuszającą się penetrację, ale niestety przez ten rozrzut. Jego mobilność to niewiele daje się wyznaki. Niestety. Od lat jest w sumie dość przeciętny, jeżeli nie jest słabym czołgiem. Tyle czołgów jest na samych pionkach do poprawienia. A nie wspominaj na przykład o szóstkach, siódemkach, ósemkach, dziewiątkach, dziesiątkach. Halo? Ktoś mnie słyszy? Chyba ja nie wierzę. I to jest po prostu firma, która po prostu robi wszystko. A na przykład to, przebieg służby, kulka wodna. Co to jest? Najnowsza aktualizacja i co to jest w ogóle? Jakieś środku świecidełko, które ja nawet nie wiem co to znaczy. Jakaś klasyfikacja, jakiegoś asa. No i co mnie to ma obchodzić w ogóle? Czy ja mam święty się za klasyfikacji, czy
10? Kurka wodna. To mogli go akurat wprowadzić, jak były drużynki. Po prostu, jak naprawdę nabijałeś te punkty po prostu i dużo tego nabijałeś. A gdzie są nagrody? Jak w ogóle coś tego wprowadzi? Gdzie są obligacje? Gdzie to wszystko jest? Interfejsu to naprawdę tylko to w nim, tylko ten cały ten kawałek interfejsu, który w sumie ja nie wiem do czego na to służy. Rekordy, asysty to w ogóle kompletnie nie potrzebuje. Rekord zablokowany. Wow. Od kiedy to jest 3200? Bo ja nie pamiętam w ogóle. Hello. Rekord doświadczenia też w ogóle nie pamiętam. I zapewne niż. Rekord szkoły, jeszcze coś tam. Tutaj nic nie zmienili. Tu też tak samo. Tutaj już w ogóle nie wspominając. Sala chwał, osiągnij bitę, wszystkiego. Tylko to zmieni. Po co? Zapytacie się samego siebie. Ja nie wiem. No i te cenne nagrody, które masz wybierać. Zmienię się to. I sobie, a okupanta, po co mi to? Ale co mnie to obchodzi? Czy mam okupanta, czy jakiegoś brutala? Medal burdy. I co mnie to w ogóle znaczy? Oj, co mnie tutaj znaczy po prostu? A co to niech zapisuj. No i to tyle z mojego chyba moich nowinek. Chyba już za długo chyba to gadam i klęczę się, ale musiałem powiedzieć po prostu, bo niestety, bo gra po prostu olewa ważne rzeczy, a jeszcze jest. Ja powiem szczerze, to co ja powiedziałem o tej bajnotnej wszystko, to jest totalny ułamek tego, co powinni naprawdę od lat zrobić. To jest ułamek. Jeszcze mniejsze ułamki były to, co oni naprawili. To tylko po prostu naprawić to, co ważne. Niezbędne, najważniejsze rzeczy olali. Więc no, niestety, no, jak mam grać tą grę, jak po prostu gra nic nie oferuje, po prostu tylko po prostu dołuje i po prostu zniechęca graczy. Wciskanie rekitu. Ja że przypomnę łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Każdy sub, każda sztuka suba dla mnie jest ważna. Bo to mi oznacza, jak wy doceniacie moje w ogóle kanał i moje poświęcenie. A poza tym, ja nie jestem multi, nie jestem Hallak. Wiele innych youtuberów, które są związane z tą grą. Ja mówię czystą prawdę. I choćbym miał nawet metaforycznie nawet brać nóż i w plecy za każdym rozbijać, to ja będę robił, po prostu będę robił. Będę wbijał im w plecy nóż. Za każdym razem coś będzie źle. Za każdym razem coś mi zrobią. Za każdym razem coś mi się nie będzie podobało. Za każdym razem uważam, że to powinno się poprawić. Będzie po prostu strzał w ogóle w głowę, w plecy dla firmy. Jeżeli nie będą mi płacić za to w ogóle, to ja po prostu będę naprawdę ich karierę niszczył po prostu. Niszczył kompletnie. Spowodowałem tym, że nic nie robią, a chcą w ogóle coś prowadzić i jeszcze tylko pogarszają sytuację. Mówi o proce 11-12 tier, który wychodziła w ogóle od YouTuberu. Nie ma nic. Wychodziły wiele różnych plotek.
te późniejszych latach się pojawiały. Więc jeżeli tego nie zmienicie, to stracicie wiele kont, wiele graczy. I tylko po tym, tylko was uda te sprzedaż kont za 1000 zł tylko na Allegro. Albo na eBayu, czy gdziekolwiek, na Elixie. I tylko to jest będzie wasze rozwiązanie życiowe. Hej, hej, do usłyszenia.